Witam szanownych Państwa na konferencji partii Nowa Nadzieja. Ja nazywam się Adrian Stankiewicz, jestem prezesem regionu mazowieckiego partii. Jest z nami Jacek Bartyzel, prezes okręgu warszawskiego, Marcin Budzyński oraz Adam Łaziński z Rady Krajowej Partii. Szanowni Państwo, spotykamy się w związku ze skandalicznymi wydatkami prezydenta miasta stołecznego Warszawy, pana Trzaskowskiego. Od zawsze postulujemy to, żeby politycy mieli jak najmniej pieniędzy po to, żeby nie wydawali na głupoty. Bo mam wrażenie, że tutaj to, co za nami stoi, to są po prostu zwykłe jaja z mieszkańców Warszawy. To jest skandaliczne, żeby na takie rzeczy wydawać ćwierć miliona. Możemy naprawdę wiele rzeczy doinwestować, możemy naprawdę dużo rzeczy zrobić, a po prostu marnujemy pieniądze. W normalnej firmie na wolnym rynku byłaby jakaś inwestycja, w jakiś konkretny sposób byłyby zaangażowane te pieniądze, a tutaj po prostu są robione z warszawiaków zwyczajne jaja. Proszę o zabranie głosu Jacka Bartyzela. Dzień dobry. Niedawno działacze Nowej Nadziei zbierali podpisy pod petycją do władz miasta o przywrócenie ruchu przez Plac Pięciu Rogów, na którym się znajdujemy, ponieważ zablokowano tutaj przejazd łączący skrót między ulicą Świętokrzyską a Alejami Jerozolimskimi, skrót, który przebiegał ciągiem ulic, które krzyżowały się właśnie na tym Placu Pięciu Rogów. Likwidacja tego przejazdu spowodowała ogromne korki w całej okolicy. Nieprzejezdna jest cała Marszałkowska, cała Świętokrzyska, Aleje Jerozolimskie, Rondo Dworskiego, wszystkie ulice dookoła, ponieważ ten naturalny skrót został zlikwidowany. Mieszkańcy Warszawy domagają się likwidacji tego placu, to znaczy przywrócenia przejezdności przede wszystkim przez ten plac, żeby można było normalnie poruszać się po mieście. Tutaj będą upadać lokalne biznesy, tutaj będzie następowała taka degeneracja tego obszaru. Ten obszar stanie się nieatrakcyjny biznesowo, ponieważ nie da się do niego w sensowny sposób dojechać. Co więcej, władze Warszawy planują dalszą destrukcję miejskiej infrastruktury komunikacyjnej. Planują zlikwidować tunel w ciągu ulicy Złotej pod Marszałkowską, żeby jeszcze można ten tunel, który służy do tego, żeby uciec z korka na Marszałkowskiej, ten tunel planują zlikwidować i zastąpić go sadzawką. Dosłownie sadzawką, to nie jest żart, to są oficjalne plany miasta. Więc w petycji mieszkańcy apelowali również o to, żeby nie robić tego idiotycznego po prostu kroku. Władze Warszawy chcą także zwęzić jedyną niezakorkowaną ulicę w Śródmieściu, to znaczy południowy odcinek ulicy Kruczej. Chcą go zwęzić z dwóch do jednego pasa ruchu. Temu również mieszkańcy się przeciwstawiają. Dlatego w tej petycji kilkuset mieszkańców Warszawy domagało się właśnie przywrócenia przejezdności przez Plac Pięciu Rogów oraz zaniechania dalszej destrukcji infrastruktury komunikacyjnej stolicy. Tutaj w ręku trzymam odpowiedź z Zarządu Dróg Miejskich na tę petycję, gdzie Zarząd Dróg Miejskich totalnie zignorował zdanie kilkuset mieszkańców protestujących przeciwko tej destrukcji infrastruktury. Odpisali, że rozpatrują petycję odmownie. Bezczelnie kłamią tutaj, jakoby zablokowanie przejazdu przez Plac Pięciu Rogów nie zwiększyło korków na ulicy Marszałkowskiej. Każdy, kto jeździł ostatnio ulicą Marszałkowską, wie doskonale, że te korki stały się gigantyczne. Są znacznie większe niż były przed utworzeniem Placu Pięciu Rogów. Władze miasta kłamią również, że niepotrzebny jest przejazd tunelem w ciągu ulicy Złotej. Kto uciekał z korka na Marszałkowskiej tym tunelem, doskonale wie, jak jest potrzebny. Władze miasta również uważają, że zwężenie ulicy Kruczej nie doprowadzi do zwiększonych korków. Podkreślam, to jest jedyna ulica w Śródmieściu, która w tej chwili nie jest zakorkowana. Widać, ambicją władz miasta jest to, żeby każda ulica w Śródmieściu była zakorkowana, bo jest to ciąg antysamochodowej ideologii. Więc mieszkańcy domagali się tego, żeby miasto było przejezdne, żeby nie tworzyć sztucznych barier komunikacyjnych. Odpowiedział mieszkańców miasta na petycję ze strony Zarządu Dróg Miejskich jest właśnie ta lekceważąca, odpowiedzialna odpowiedź.
A właściwie realna odpowiedź władz miasta znajduje się za nami, tak? Władze miasta po prostu zamiast przywrócić przejezdność przez ten plac, postawiły na nim to oto jajo, które chyba miałoby zastąpić potrzeby komunikacyjne mieszkańców stolicy. To jest po prostu kpina. Teraz pan Marcin. Witam serdecznie, Marcin Budzyński. Ja pragnę tylko zauważyć, co jest ambicją ekipy w ratuszu warszawskich urzędników. Otóż postanowiły przerobić dumne, handlowe i zielone w Śródmieście z wielką liczbą mieszkańców w Bronx i Kensington. Widzimy tutaj, zapraszam media, takie skadrowanie kilku ulic. Widzimy Chmielną, która jest zabita dechami, której straszą witryny, w której są graffiti, pomazane ściany, odpadają tynki. Widzimy obok ulicę Bracką, proszę Państwa. Na Brackiej ulicy 5 lokali jest pustych. Straszy od ponad 3 lat, prawda? Prawie kadencja Trzaskowskiego. Obok tutaj widzimy piękny butik, a w podwórzu widzimy kolejny slums w Śródmieściu. Więc kolejny róg placu 5 rogów niszczeje, gdy za naszymi plecami marnotrawione są publiczne pieniądze wszystkich ludzi, którzy dzisiaj pracują i tutaj przechodzą. Widzimy kolejny róg, proszę Państwa, ulica Aleje Jerozolimskie i na Alejach Jerozolimskich jest siedziba regionu Platformy Obywatelskiej. I tam właśnie odpada tynk na chodzących przechodniów, tu gdzie są bary mleczne, jak Państwo wiecie. Więc tak wygląda ambicja ekipy Rafała Trzaskowskiego, gdzie upada mały lokalny handel, upadają bazary, targowiska, upadają małe restauracje, ale nawet wielkie korporacje, proszę Państwa, nie chcą płacić wysokich czynszów, bo widzimy w tej chwili 3 lata jest niewynajęty lokal po Empiku, straszy pustkami, jest cały pomazany, zniszczony, nie ma żadnego najemcy, obok wynajmowały banki również nie wynajmują, zarząd mienia Skarbu Państwa oferuje kolejne lokale na wynajem, nikt się nie zgłasza, czynsze są za wysokie, a za nami, za naszymi plecami na takie rzeczy razy kilkadziesiąt różnych takich inicjatyw zbędnych po prostu są marnotrawione nasze pieniądze. I to jest taka metafora, proszę Państwa, właśnie skorupy rządzącej Warszawą. To jest taka skorupa, która rządzi od ponad 20 lat ten sam układ Warszawą. I tak trochę metaforycznie powiem na koniec, jest to takie jajo dinozaura. I urzędnicy miejscy, naczelnicy, burmistrzowie 70-letni, niektórzy z Platformy Obywatelskiej, właśnie za chwilę niczym z tego jaja mogą się wykluć i nas wszystkich straszyć, warszawiaków, i straszyć nasze dzieci swoimi głupimi, idiotycznymi, absurdalnymi pomysłami. Ekipa Rafała Trzaskowskiego tak naprawdę sobie zakpiła z wyborców, z własnych wyborców Platformy Lewicy, którzy od lat popierają tę ekipę, która rządzi i właśnie mają takie kolejne szastanie pieniędzmi. Niczym ekipa w tej chwili Rafała Trzaskowskiego nie różni się od ekipy PiSu, bo dowolnie rozporządza naszymi pieniędzmi poza naszą kontrolą. Domagamy się większej transparentności przy przydziale lokali i przede wszystkim popatrzcie Państwo media, jak wyglądają rogi placu 5 rogów. On ma po prostu rogi, które są zniszczone, nadszarpnięte tynkami, obok są bezdomni, graffiti, śmieci, przepełnione śmietniczki. Widać, że wszystko urzędników w Warszawie przerasta, nie rozmawiają w ogóle z mieszkańcami albo pozorują konsultacje społeczne. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Adama. Dzień dobry Państwu. Rafał Trzaskowski, prezydent miasta, w swojej absurdalnej, szalonej samochodofobii doprowadził do tego, że tutaj na placu 5 rogów został zlikwidowany ruch samochodowy. Już o tym, jakie to przynosi skutki ekonomiczne, Państwo usłyszeli. Natomiast pragnę zwrócić uwagę na to, że oczywiście robił pozory i obiecywał, jakie tutaj ma być pięknie zazielenione miejsce, gdzie będzie można odpocząć, usiąść w cieniu. Oczywiście nie dotrzymał słowa, kłamał. Widzimy tutaj, jak to wygląda. Jest teren zabetonowany. No, przepraszam, jest jeszcze jeden super wynalazek, mianowicie sztuczna kałuża.
Jak ktoś tego nie zauważy, to po prostu wejdzie w wodę. No i tak to ma się dziać przez cały rok, czyli również w zimie. No to w zimie z kolei pięknie się przewróci. No a szczytem kpin i żartów z warszawiaków, których pieniądze są po prostu marnotrawione, jest właśnie to jajo. Jajo niebieskie z jakimiś czarnymi plamami, to, które kosztowało dobrze ponad 200 tysięcy złotych, no to jest symbol, można powiedzieć, tego, że warszawiacy są w jajo robieni. Także apeluję do Państwa, nie dajcie się na takie sztuki nabierać, bo to jest nic innego jak działanie przeciwko wszystkich nas, podatników, przeciwko naszemu dobrze pojętemu interesowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Także dziękuję serdecznie za konferencję prasową.